Michała Szantkus, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest prezes Zarządu Kolei Śląskich, pan Aleksander Drzewiecki. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak wiadomo, nadszedł maj, nadeszły także obostrzenia w całym kraju. Jest luzowanie gospodarki, jest luzowanie praktycznie wszystkich branż. Proszę powiedzieć, co właściwie zmieni się w Kolejach Śląskich, no a co zostanie w związku, no jakby nie patrzeć, z nadal trwającą pandemią koronawirusa? Jeżeli mówimy o aktualnym luzowaniu, na razie to nie dotyczy Kolei Śląskich, ogólnie systemu kolejowego. Nadal obowiązują limity. Natomiast bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich pasażerów do korzystania z kolei jako tego bezpiecznego środka transportu, a szczególnie Kolei Śląskich, takiego przewoźnika, który stosuje bardzo nowoczesne metody czy czyszczenia, czy dezynfekcji. Tutaj mówię o suchej parze, czy dwutlenku tytanu, gdzie możemy czuć się rzeczywiście bardzo bezpiecznie na pokładach pociągów Kolei Śląskich. I chciałbym zapytać... Natomiast czekamy jak najbardziej, również, jak najbardziej czekamy również na te luzowania związane z obostrzeniami dotyczącymi kolei. A co właściwie z połączeniami transgranicznymi? Swego czasu one były zawieszone. Jak obecnie wygląda właśnie kwestia związana z tymi połączeniami, no między także innymi państwami sąsiadującymi z Polską? My realizujemy połączenie pomiędzy Czechami i Republiką Czeską. To połączenie na razie jest zawieszone do końca miesiąca z racji restrykcji, jakie obowiązują jeszcze w tym ruchu transgranicznym. Chodzi przede wszystkim o wykonany test, który jest obowiązkowy na chwilę obecną. Czekamy na poluzowanie tych obostrzeń w tym ruchu transgranicznym i wtedy będziemy na pewno przywracać to połączenie. Już niebawem, bo 10 maja Koleje Śląskie wprowadzają pierwszą fazę zmian w taryfie przewozowej. Proszę powiedzieć, o co tutaj tak naprawdę chodzi i jakie będą jej poszczególne fazy, bo na razie mówi się o tej pierwszej. Tak spytam, czego ona dotyczy, no i dla kogo tutaj nastąpią zmiany dotyczące właśnie tej zmiany w taryfie przewozowej. Zgadza się, pierwszy etap zmian, takiej bardzo gruntownej przebudowy taryfy przewozowej będzie 10 maja, czyli już za niedługo. To jest właściwie największa przebudowa taryfy od początku istnienia spółki Koleje Śląskie i też taka modyfikacja taryf, jeżeli mówimy o cenach, od 5 lat, od 2016 roku. Natomiast przede wszystkim zależy nam żeby ujednolicić cennik, czyli przede wszystkim przechodzimy na taryfę kilometrową. Chcemy docelowo polikwidować taryfy liniowe, które nie są sprawiedliwe. To po pierwsze. Druga rzecz to jest brak informacji w naszym systemie o potokach podróżnych, z jakich przystanków korzystają nasi pasażerowie, w których miejscach wysiadają, gdzie jest ta wymiana pasażerów. Na bilecie liniowym tak naprawdę ten odcinek obowiązuje na całej długości. Druga faza już będzie od 1 września. I od 1 września będą bardzo atrakcyjne i bardzo ciekawe zniżki, mianowicie taryfa pozaszczytowa. To jest bardzo innowacyjne rozwiązanie, jakie będziemy wprowadzać. Poza godzinami szczytu, tutaj mówimy o godzinach od 9 do godziny 14 oraz po godzinie 18, będzie obowiązywała zniżka 20%. Na razie nie na wszystkich liniach, tylko na tych liniach, gdzie będzie obowiązywała taryfa kilometrowa. Jest to związane z przyczynami jeszcze organizacyjnymi. Też jesteśmy uzależnieni od systemu kolejowego, to jest wspólny system, który dotyczy wszystkich przewoźników, dlatego będziemy to stopniowo wprowadzać. Ale też zależy nam na tym, żeby zachęcać pasażerów do podróżowania poza godzinami szczytu. To nam ułatwi wprowadzenie takiego taktu, żeby również ta siatka połączeń poza godzinami szczytu była jak najbardziej równomiernie rozłożona. Czyli podsumowując... Tu jeszcze dodam, bardzo istotna rzecz, od 1
września również wprowadzamy super bilet. To będzie coś podobnego do metrobiletu. Tak jak mamy obecnie metrobilet, który obowiązuje we wszystkich środkach transportu, jeżeli chodzi o metropolię, to również będzie taki bilet dostępny we wszystkich kanałach sprzedaży kolei śląskich. Ten bilet o nazwie Super Bilet będzie również honorowany we wszystkich środkach transportu. Chciałbym teraz zapytać o kwestię możliwości płacenia za bilety, chociażby w pociągach. No tutaj bolączką często pozostawał ten problem braku możliwości płacenia kartą. Co tutaj się zmieniło? Bo z tego co wiemy, w tym zakresie też Koleje Śląskie zrobiły pewien krok do przodu. Zgadza się, jest pełna możliwość płacenia na pokładach pociągów kartą płatniczą, ale również blikiem, zbliżeniowo. Wszystkie metody, które są obecnie dostępne, jak również za wszystkie usługi, jakie oferujemy, jest ta możliwość zapłacenia tymi już nowoczesnymi metodami płatności. I to już od zeszłego roku. I to jest na pewno bardzo duży plus, o którym warto cały czas wspominać. Ale teraz chciałbym przejść do kolejnej ważnej kwestii. Jak wiadomo, Koleje Śląskie jako pierwszy przewoźnik pasażerski w Polsce podpisał Europejską Deklarację Kultury. Czym ona właściwie jest? Bo na pierwszy rzut oka no niewiele wiadomo z tej nazwy, więc jakby Pan mógł naszym telewidzom przedstawić, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. To jest związane z całym procesem, jaki rozpoczęliśmy w 2020 roku. Mianowicie proces uzyskania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa. Jest to certyfikat według kryteriów, który otrzymaliśmy według kryteriów Europejskiej Agencji Kolejowej. O takich zaostrzonych już kryteriach, wymaganiach, między innymi również dotyczący czynnika ludzkiego. A wiemy, że najwięcej zawsze problemów czy jakichś zdarzeń są związane te zdarzenia właśnie z czynnikiem ludzkim. I tutaj przede wszystkim musimy poświęcić najwięcej miejsca, żeby zdiagnozować ewentualne te problemy. My jesteśmy też pierwszym przewoźnikiem w kraju, jednym z nielicznych, którzy otrzymali ten jednolity certyfikat bezpieczeństwa. To jest najważniejszy dokument dla przewoźnika, który gwarantuje, że możemy bezpiecznie podróżować z pociągiem, możemy czuć się bezpiecznie. Również przystąpiliśmy do tej deklaracji bezpieczeństwa, Europejskiej Deklaracji Bezpieczeństwa. W bardzo dużym skrócie, bo to jest oczywiście też obszerny dokument powiązany z certyfikatem bezpieczeństwa. To jest dokument, w którym deklarujemy, że wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Każdy z pracowników czuje się tak samo odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Widzi jakiekolwiek nieprawidłowości, to te nieprawidłowości są zgłaszane. Nie ma tutaj, jak to się mówi, zamiatania pod dywan lub takiej sytuacji, że czegoś ktoś nie widzi. No bardzo duży nacisk tutaj jest położony na to, żeby wszystkie te informacje od razu trafiały i od razu wszystkie, nawet najmniejsze problemy były rozwiązywane. Mamy dopiero maj, ale jak wiadomo, już powoli ruszają także prace związane z przyszłorocznym rozkładem jazdy. Do niego są włączeni także praktycznie wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego. Można zgłaszać swoje uwagi, sugestie. Proszę powiedzieć, na jakiej zasadzie to działa. Można się kontaktować z Wami mailowo, wypełniać jakieś formularze. Proszę też naszym telewidzom przedstawić, jak w tym zakresie można z Wami współpracować. Przez naszą stronę internetową można zgłosić wszelkiego rodzaju sugestie dotyczące rozkładu jazdy. Natomiast jeżeli chodzi o, i to do końca czerwca czekamy na takie informacje. Już do tej pory spłynęło dość dużo informacji. Aktualnie analizujemy. Będziemy oczywiście analizować pod tym kątem, które są możliwe do wprowadzenia. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłoroczny rozkład jazdy, to rzeczywiście on już jest w bardzo zaawansowanej formie. Jeżeli chodzi o taki projekt i przygotowanie się do wprowadzenia od przyszłego roku, od grudnia już tego roku, ale to mówimy o tym rozkładzie 2022. Również będą nowości w tym rozkładzie, bo mniej więcej siatka
połączeń będzie taka sama jak w tym rozkładzie jazdy, natomiast czekają nas również niespodzianki, takie jak nowa linia Goleszów-Cieszyn, która miejmy nadzieję też zostanie modernizacja dokończona do końca roku, oraz nowe połączenie z Bytom-Gliwice. Ale tu jeszcze też nie będę mówił o szczegółach. Oczywiście, ale chciałbym zapytać, jak wiadomo, powoli zbliża się okres letni, za niedługo wakacje. Czy tutaj w tym zakresie Koleje Śląskie planują otwarcie jakichś nowych połączeń, nowych linii, czy chociażby zwiększenia połączeń już na istniejących liniach kolejowych i kursach? Analizujemy oczywiście cały czas. Na razie czekamy też na poluzowanie tych obostrzeń, które obowiązują. W zanadrzu mamy różnego rodzaju propozycje, czy to o wakacyjnych przejazdach specjalnych, no bo to też jest taka nasza specjalność, którą teraz też nie jesteśmy w stanie realizować, takie specjalne połączenia. Mamy w zanadrzu takie połączenie, które też byśmy chcieli uruchomić w okresie wakacyjnym, na przykład Katowice-Wrocław. Natomiast to wszystko i wyłącznie zależy od sytuacji, aktualnej sytuacji pandemicznej. No, wszyscy z utęsknieniem czekamy na zakończenie już tego tak trudnego okresu, żebyśmy powrócili jak najszybciej do normalności i również, żeby te przewozy też funkcjonowały w sposób normalny, jak również w sposób już taki pełny. Wiele inwestycji jest realizowanych już przez kilka lat, niektóre dopiero ruszyły w Kolejach Śląskich. Proszę powiedzieć, czego tak naprawdę możemy się jeszcze spodziewać po obecnym roku? Jakie inwestycje dojdą do skutku? No bo chociażby mamy remonty, które, tak jak już wcześniej wspomniałem, trwają kilka lat. No i proszę powiedzieć, czego możemy spodziewać się jeszcze w tym roku? Które prace zostaną zakończone? Które są takimi pewniakami? Jeżeli chodzi o te inwestycje infrastrukturalne, to tutaj mówimy o takich największych inwestycjach na linii numer 1, czyli mówimy o linii S1 Katowice-Częstochowa. To jest bardzo duża modernizacja linii kolejowej gruntowna. Tutaj mamy bardzo duże utrudnienia. Następna taka dość duża modernizacja, która przyczyni się również do poprawy tych warunków eksploatacyjnych, to jest modernizacja w Czechowicach-Dziedzicach, przebudowa całego układu torowego, również modernizacja linii do Wisły, następny etap. Mówimy również o modernizacji, o której już wspomniałem, z Goleszów-Cieszyn. To jest otwarcie właściwie ponowne linii po wielu, wielu latach, gdzie też miejmy nadzieję, zostanie ta modernizacja ukończona w tym roku. Tak jak możemy zobaczyć, tych modernizacji jest bardzo dużo. Tutaj też chcę od razu wspomnieć, że to się wiąże z różnymi utrudnieniami w kursowaniu pociągów. Właściwie w każdym z zakątków województwa, tak jak możemy zauważyć, te modernizacje się odbywają. To wpływa na całą siatkę połączeń, eskaluje to na całą siatkę połączeń. To też taka bardzo duża inwestycja, która będzie w przyszłym roku rozpoczęta na linii Katowice-Tarnowskie Góry. Też tutaj będzie dość dużo utrudnień. No widzimy, że te modernizacje się odbywają, jest ich bardzo dużo. Z jednej strony się bardzo cieszymy, no bo to poprawia nasze funkcjonowanie, skorzystania z torów zarządcy infrastruktury, natomiast no, z drugiej strony no, są to również utrudnienia, ale trzeba przeczekać, uzbroić się w cierpliwość i po tych modernizacjach na pewno ta sytuacja będzie zdecydowanie odczuwalna przez naszych pasażerów i ta sytuacja się zdecydowanie również poprawi. Natomiast jeżeli mówimy o takich też inwestycjach, jeżeli chodzi o spółkę,
To też bardzo istotne inwestycje. Tutaj też się przygotowujemy do zakupu taboru. Nie jest to oczywiście proces prosty, ale tutaj już właściwie od zeszłego roku opracowujemy strategię na następne lata oraz na zakup taboru, gdzie również pasażerowie powinni dostrzec zmiany w zakupie nowoczesnego taboru. I oby te wszystkie inwestycje i plany zostały zrealizowane. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. A państwu za uwagę i do zobaczenia. Thank you.